Sobota, jestem po pracy, po obiedzie, więc można chillować. Dzień dobry. Godzina 15:22, 20 dzień kwietnia, więc zaczynamy się golić. No i co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że na twarzy mam 3-dniowy zarost, bo goliłem się w środę. Goliłem się jajcem. Jaki miał symbol? 921, 921 hybrid. A dlaczego hybrid? Ponieważ grzebień jest podwójny, jak gdyby. Grzebień zamknięty, grzebień otwarty. I właśnie tak, otwartym grzebieniem goliłem lewą stronę swojej twarzy, zamkniętym prawą stronę. I powiem wam ciekawostkę. I to by się potwierdziło. I byłem bardziej zadowolony z golenia się grzebieniem otwartym, ponieważ lepiej mnie dogolił, szybciej to zrobił i był dla mnie w większości przypadków przyjemniejszy. Choć nie podczas tego golenia, bo kilka razy ten był przyjemniejszy. Ogólnie maszynka była przyjemna w goleniu. Ale przy odrastaniu zarostu, prawy polik, gdzie goliłem się grzebieniem zamkniętym, nie fajnie mi zarost rósł. Dosyć szybko mi ten zarost w ogóle zaczął rosnąć. Nierówno mi ten zarost rósł. Byłem wpieprzony i drażniło mnie to. Lewy polik, wolniej, wszystko równiutko, wszystko idealnie. Na szyi nawet tego tak nie wyczułem, ale polik, szczególnie właśnie prawy, dawał mi popalić. Dzisiaj robimy golenie ponownie, tylko dzisiaj lewy polik golę zamkniętym, a prawy otwartym i zobaczymy, czy to się wszystko potwierdzi. Tyle, proszę Państwa. Moczę twarz, wilżę twarz. I pokażę wam, co jeszcze będę dodatkowo używał do tego golenia. Sprawdzę, czy się wszystko nagrywa. Tak, nagrywa się, więc mówię, czas zacząć golenie. Niech sobie zaraz troszeczkę łyknie wody. Cube 2.0 bananiak i już go troszeczkę na twarz dajemy. To wystarczy. Mydełko, jakiego będę używał, to będzie Zingari Merchant, czyli kupiec bodajże, jak się nie mylę. Po goleniu będzie Splash, Recovery Splash Zingari. Widzicie, że jest taki rozwarstwiony. Należy go wstrząsnąć. I robi się jednolity. To będzie po goleniu. Golił. Pianę będę wyrabiał z mydła pędzelkiem Romera. I będę wyrabiał w kubeczku. W miserce, w której ostatnio wyrabiałem od kolegi Marcela. Rozniecione na całe dno, ale bardzo cienko, bo chciałem, żeby aż wyszły te perełki, czyli wszystko poniżej perełek. Ale tak jak mówię, wąskie dno i tak to wygląda. Ale fajnie, bo brązowy kolor i prawie całe dno zarąbane. Może coś zostanie po tym, to wtedy zrobimy hybrydę z mydeł. Dołożę przy następnym goleniu jakiegoś mydła do tej miski, bo nie będę tego wypłukiwał. I będzie Zingari i to, co dołożę następne, więc zrobimy mydlaną hybrydę. No, powiedziałem, jak zaraz wzrastał. No, golenie maszynką naprawdę przyjemne, choć mówię, lepiej mi robi otwarty grzebień, ale moim filmiku parę osób się mnie zapytało, co bym wolał. No, dzisiaj będzie drugie golenie, ale pierwsze golenie już. Co bym wolał? Czy tego The Good Fellas, tego, wiecie, tego z brązu, zapomniałem jego nazwy, czy tę maszynkę? Goodfellasa. Naprawdę. Lepiej mi zaraz wzrostał, lepiej mi się goliło. Było parę osób, ze dwie, które z pretensjami do mnie napisały, jak mogę porównywać tego jajca 921 do Goodfellasa. To Goodfellas nie ma szans. Ja nawet nie wiem, czy te osoby w ogóle kiedykolwiek miały w ręce tego Goodfellasa i czy się nim goliły.
ale z racji tego, że wydały ciut więcej pieniędzy, bo sobie ze Stanów czy skądś ściągnęły tego właśnie jajca, no to może mają pretensje. Proszę Państwa, jak ja bym miał oceniać, jak golą sprzęty droższe czy tańsze i priorytetem byłoby i byłoby ustalone, że drogie mają golić lepiej, no to by tak było. Ja oceniam sprzęty tak, jak mnie golą. I mam w nosie, czy to będzie Wolfman. W tym zestawieniu ostatnio Wam pokazywałem Wolfmana i najlepiej mi się goliło The Goodfellas. I też do golenia wolałbym tego Goodfellasa od tego Wolfmana. Mimo to, że Wolfman był na żyletki Artist Club. Nie, wolałbym, bo lepiej mi się tamtym sprzętem goliło. Jeżeli miałbym mieć maszynki, sprzęty, które miałyby stanowić jakąś wartość finansową, oczywiście wolałbym Wolfmana, wolałbym tego jajca, ale ja mówię, jak mi się czym goli, a nie co ile kosztuje. Mam w nosie, że ktoś zapłacił z Was za jajca, a może się golić maszynką 5 razy tańszą. Mam to w nosie. To Wy macie pecha i Wy się musicie z tym pogodzić, bo jeżeli Wy się po prostu jaracie tym, że się golicie drogim sprzętem, mimo to, że na przykład mi nie odpowiada, to już jest w ogóle dziwne, bo to Wam ma odpowiadać. Jeżeli ja nie mówię, że ten jajc mnie nie odpowiada, ale mówię, czy mi się lepiej goliło. Tyle. I co bym wolał. Jeżeli chodzi o sam przebieg golenia, wzrost zarostu i wszystko, Goodfellas pokonał ten sprzęt. Tym sprzętem się bardzo fajnie goli. Ale już odrastanie zarostu po zamkniętej głowicy mnie wpieprza. Bardzo fajnie, ale lepiej to dużo Goodfellasem. I tak będzie i koniec. Nie zmienię zdania, choćby ten sprzęt na nim również pisało, że to jest Wolfman, który jest znanym i cenionym na świecie. I cenionym to tutaj słowo bym wziął w cudzysłowie, bo ceniony jest ceniony dwuznacznie, bo jest naprawdę drogi. A czy on jest taki dobry? Na pewno jakościowo jest, świetnie wygląda. No, ale mówię, w goleniu przede wszystkim chodzi o to, jak nam się goli, a nie, że to jest drogie. I ktoś mi też potem zarzuca: Mariusz, a ty się godzisz z samymi drogimi rzeczami. Masz drogie mydła, pędzle droższe i wszystko. No co zrobić? Chciałbym, żeby jakaś czela czy jakieś inne nygusy były tak dobre, ale nie są tak dobre. I mam to w nosie. I nie są dobre, ich nie kupuję. Jakby były tak dobre jak te mydła, których ja używam, to bym je kupował. Ale też zapach. Zapach jest bardzo ważny dla mnie. Ale zdzierżyłbym zapach. Jakby mydło było dla mnie dobre, więc proszę Państwa, tak to wygląda. Ja pokazuję swoje golenie, ja Wam nie narzucam żadnych trendów, ja Wam nie mówię, co kupujcie, co jest fajne, co jest dobre. Ja mówię, co mnie zrobiło przyjemność. Jak ktoś do mnie dzwoni oburzony, że ja mówię, że ja powiedziałem, że maszynka za, nie wiem, po ściągnięciu za granicy 1000 zł go kosztowała, czy ileś, i porównują do maszynki za 200 zł, to chyba jestem chory. No, jestem chory. Jestem chory, bo po prostu mówię to, co czuję, a nie to, co by chcieli, co niektórzy usłyszeć. Oprócz tego burzy się parę osób, bo parę osób ma taką maszynkę i nawet nie taką, bo to ci ludzie, co do mnie pisali, powiedzieli, że mam zamkniętym grzebieniem i uważałem, że zamknięty grzebień jest świetny. Więc proszę Państwa, jak już piszecie, to nie teoretyzujmy, tylko bardziej praktykujmy. Ja wszystkim się przegadam, co Wam pokazuję, a Wy gdzieś coś usłyszycie, porównujecie swoją super drogą maszynkę do tej mojej taniej, której nawet żeście w ręku nie mieli. A ty, Mariusz, nie będziesz nie golić. A oprócz tego, oczywiście, jak Wam ta droga będzie lepiej Was golić, to super. Tylko żeby to było prawdziwe, a nie żeście wydali bułę, a tu, kurde, taka lipa, co nie? Więc proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, jaki to ma symbol? Yates 921 Hybrid. Strona z otwartym grzebieniem jest dla mnie lepsza. Zobaczymy, jak będzie teraz, po tym goleniu. Ale i tak nie sprawia mi ta maszynka takiej przyjemności. Akurat pech chciał, że w tym starciu ostatnio tych kilku maszynek, co Wam pokazywałem, ten Goodfellas się pojawił, który naprawdę, zresztą powiedziałem, że został dla mnie odkryciem tamtego minionego roku i tego. I dlatego no ciężko tej maszynce stanąć w szranki. I dlatego też mówię, ja nie mówię, że ta maszynka mnie źle goli. Ja ją porównuję. Goli przyjemnie, goli fajnie, ale nie goli tak mocno, skutecznie.
jakbym chciał i wzrastanie zarostu nie jest takie, jakbym chciał, w przypadku przynajmniej otwartego grzebienia. I suma summarum to wszystko składa się na te podpunkty czy punkty. Zaczynamy. Znowu zaczynam od lewego, tylko, a nie od szyi. No ale od lewej strony, w tym momencie zamkniętym grzebieniem. I lecimy, proszę Państwa. Bardzo fajnie tę maszynkę czuć przy pierwszym przejściu już. To chyba też zauważyłem, mówiąc, goląc się pierwszy raz. Dobra, najpierw szyja. Druga połowa szyi zamkniętym grzebie, otwartym. I szyja na dłuższym, na tym przy pierwszym przejściu lepiej mi się goli zamkniętym grzebieniem. Lepiej czuję, ale ogólnie czuję bardzo fajnie tę maszynkę. To nie jest tak, że kurde, wiecie, no naprawdę. Kilka osób do mnie strasznie było oburzonych, że ja tego jajca nie wychwalałem pod niebiosa. No nie wiem, cholera jasna, no nie wychwalałem, bo mi nie zrobił aż tak. Dobra maszynka, ale nic poza tym, zamknięty grzebień. Musicie też zrozumieć, że odczucia gorącego to są indywidualne kwestie, więc no po co się niezdrowo unosić, no. Że ty masz taką maszynkę, Pimpsowi nie odpowiada, no to co to, kurde, to olewka. No, powiem tak. Lekkie szarpnięcia tutaj czułem na tej stronie, ale naprawdę jest całkiem przyjemnie. Bardzo podobnie jak ostatnio, no. Wąsem troszeczkę, nie za dużo. No nie mogę powiedzieć, no jest fajnie. Wiele maszynek, bardzo fajne, jakbym mógł mieć tą maszynkę. Nie wiem, czy bym się nie masz tak często chciał gość, bo mnie jednak nie dogada tak, jakbym chciał. No i to odrastanie zarostu mnie wpieprza. Ale całkiem, no całkiem przyjemnie, no. Otwarty. No. Na dłuższym zaroście lepiej mi się trochę czuję tą z zamkniętym grzebieniem, bez ciut jak gdyby agresywniejsza, a ta bardziej płynie po tym zaroście i przez to też mniej odczuwam ten moment samego ścinania zarostu. Podwóz. Nie podwóz, tylko wąs. Wąs teraz bardziej troszeczkę szarpie przy pierwszym przejściu niż zamkniętym grzebieniem. Niewiele, ale troszeczkę bardziej szarpną. Przykup przyjechałem. Bardzo zbliżone golenie, choć wydaje się mi, że na takim dłuższym czyniowym zaroście mocniej, tak ciut agresywnie czułem zamknięty grzebień, przez co dla mnie milej. Cała twarz ogólnie wszędzie szło to w miarę tak samo. Wąsa jedynie ciut mocniej mi tak szarpało, ale to i tak bardzo niewielkie wielkości grzebień zamknięty, przy czym grzebień otwarty, przepraszam. Więc tylko w wąsie jakąś taką widziałem różnicę, jeżeli chodzi o to miłe odczucia. To tu mniej miło było na twarzy. Ogólnie było wszędzie miło, ale bardziej zamknięty grzebień mi robił, bo był ciut agresywniejszy na takim dłuższym zaroście. Bardziej czułem, że coś ten zarost jakoś tak bardziej nim, tak fajniej.
Spłukuję twarz po pierwszym przejściu, przy okazji ją namaczam, żeby nałożyć znowu mydełko. No. I na twarz jest teraz chyba równo. No nie jest równo. No, tam gdzie robię grzebieniem otwartym, czyli prawy polik jest lepiej dogolony niż lewy polik, gdzie teraz robię grzebieniem zamkniętym. Szyja podobnie. Grzebień otwarty jest skuteczniejszy. Dla mnie jest skuteczniejszy grzebień otwarty. Ja. Miska od Marcela, patrzcie, piany się wyrobiło, bądź ile, bardzo dobrej jakości. Mówię, będę teraz przez jakiś czas Marcelowej miski używał. Udało mi się, że córka do nas zaglądała na weekend i zobaczyła tą miskę i też powiedziała, że to jest najpiękniejsza. Mówi, wreszcie tato, masz prawdziwą kobiecą miseczkę. Ja mówię, ej, to nie musi, nie możecie tak mówić. Powiecie, że wreszcie mam miseczkę, która się będzie podobała kobietom. Dokładnie tak, bo tamte to takie gliniane, ciężkie, a to jest taka piękna. W środku jeszcze perełki. No więc kobiety, moje przynajmniej kobiety są zachwycone. No, myślę, że inne pewnie też byłyby zachwycone, więc Marcel, robisz kawał dobrej roboty, bo kobietom się to podoba. Zamknięty ta strona. Otwarty. Zamknięty pod włos. W maszynce jest żyletka Triton R3, drugi raz użyta. No, są takie, czuć mocniej na razie. Tu na dole troszeczkę, tak jak wiecie, jakby rwało, ale troszeczkę. Przytępienia żyletki bardzo nie czuć. Otwarty. No teraz otwartym, no i tak przytem idzie płynniej. Na dole może ciut, tu bardziej poczułem gdzieś na dole, jakby ciut tak szarpnęła moim zarostem. Ciut lepiej otwarty grzebień, mimo wszystko. Szyja już jest pięknie. Ale ciut lepiej. Zamknięty grzebień. Zamknięty. Troszeczkę mocniej czuję na twarzy. Cały czas to powtarzam. Troszeczkę mocniej go czuję. Dla mnie to jest na plus. Otwarty jest taki łagodniejszy. Mniej przez to go czuję, ale jest skuteczniejszy w moim przypadku. Ogólnie co będę pierdzielił. Bardzo przyjemne golenie, naprawdę bardzo przyjemne golenie. No ale mówię, no jest trochę maszynek, które mi sprawiają przyjemne golenia. I mówię, jest przyjemnie, no wszystko gra i buczy, no. Ale już odrastanie zarostu po zamkniętym grzebieniu nie było przyjemne. Nawet bo wkurzające dla mnie. Otwarty grzebień dla mnie teraz, jak dzisiaj się golę, jest po prostu mniej go czuję, bardziej taki delikatny, bardziej łagodny.
Jakbym miał kupować taką maszynkę albo od kogoś dostać, to z otwartym grzebieniem proszę. No chyba, że ta hybrydka. Jak ta hybrydka, no to wtedy wiadomo, będę się golił tylko otwartym, ale bardziej ją czuć, co mi sprawia większą przyjemność. I lepiej, to znaczy bardziej czuć. Nie czuć, ale bardziej do gala. Bardziej czuć zamknięty grzebień, co wolę, ale w rzeczywistości jestem słabiej dogolony. I tu z dwojga tych jak gdyby fuck-upów wolę już to słabsze czucie troszeczkę, że jest bardziej łagodna, ale bardziej dogalająca też. Kończę wąsa zamkniętym. Nie otwarty. Dobrze. Proszę Państwa, a jeszcze tu. Proszę Państwa, żuchwa lepiej dogolona po stronie otwartego, ale ogólnie no lepiej, polik też. Cały czas wygrywa otwarty grzebień u mnie, cały czas, drugie przejście podobnież. No ja i trzecie przejście myślę, że nic się nie zmieni, będzie tak samo, jeszcze tylko do następnego pokazania się przed Wami powiem Wam, jak to rosło, ale nawet jakby teraz się okazało przy tym rośnięciu, że nie wiem, jakimś cudem po stronie otwartego grzebienia znowu krzywo rosło, jakoś tak ciulato, to i tak bym wybrał w tym momencie otwarty, no bo lepiej mnie goli. Tak, jates Yates się ta maszynka nazywa, tylko tego numeru nie pamiętam, 921 chyba. Mam tu na kartce, ale to jest omista, nie o tej. Yates 921, no. Hybrid, ale jakbym miał wybierać, bo nie wiem, czy taka dwustronna maszynka, tym bardziej, że jest różnica na korzyść otwartego, czyli open comp. Ja wybieram z otwartym grzebieniem bez dwóch zdań, ale i tak nie robi mi tak fajnie, jak Goodfellas nie robi. Dziękuję. Ostatnie przejście. Ciut, agresja trochę jak gdyby podskoczyła, ale to dla mnie to jest 3,5 teraz. I to takie, wiecie, trochę chyba naciągnięte za uszy. Jeszcze tu gdzieś mi... No już te moje sypki, co tu sobie już zaczynam, bo dociskam ją, bo chcę też już na maksa, no i prawie jest chyba na maksa. Podwóz, dobrą stroną, dobrą. No podwóz przyjemnie, naprawdę tą stroną z zamkniętym grzebieniem, bo o, widzicie, tutaj już tak gościołem, już go tak wiecie, chciałem dopieścić tą szyję. Niektórzy na siłę, wiecie.
jeszcze coś tam jest, ale coś takiego jak ostatnio było. Zostawiam to po prostu. Tutaj też widzę jakieś zacięcie. Patrzę, bo też coś takiego poczułem, jakby... może tutaj już też coś... No... dosyć mocno dociskam, bo chcę się jednak dogolić na maksa i... No, kurde, tą z otwartym grzebieniem czuję łagodniej. Kurde, teraz to w ogóle takie trzy, kurde, i to takie trzy jest naprawdę ładniejsza dla mnie. Jest naprawdę dla mnie łagodniejsza. Co mnie też poniekąd wpieprza, bo ja wolę mocniej czuć maszynkę, ale jest też skuteczniejsza, no to kurde. Obracam maszynkę. Dobra, obracam. Jest dobrze. Jeszcze. Ale widzicie, też muszę teraz przy trzecim już przejściu, żeby zrobić gładź idealną, też muszę trochę pomachać. Nieprzyjemne. Otwarty. I tu lepiej. Wąs pod wąs, lepiej mi się goli otwartym. Wiecie co tu spod nosa? Proszę Państwa. No. Jest bardzo fajnie. Lepiej chyba. Tu jest. Tu. Lepiej chyba nawet niż ostatnio, bo mocniej dociskam ten sprzęt. A to chyba też, że wiecie czym to idzie. Też, że żyletka już przy drugim rzuciu jest mniej wariacka. I to chyba też tym idzie. Jestem ogolony. Mikrozacięcie, a tu ścięcie tych, no bo widzicie jakie one są. Ale tu było faktycznie, tu nic nie ścięłem, jakiś się zrobił mikro. No i powiem wam, identycznie jak ostatnio. Jest głowica z otwartym grzebieniem dla mnie kurde łagodniejsza, co jest jej minusem dla mnie, a skuteczniejsza. Wolałbym, żeby była bardziej wyczuwana na tarzy. Wolałbym, żeby była bardziej wyczuwana na twarzy. Naprawdę. Więc poprawiłbym troszkę tej ciut większej agresji, w ogóle to można nazwać ten sprzęt agresywny, bo on nie jest w ogóle agresywny, od głowicy z zamkniętym grzebieniem, przepraszam, i przedrzmociłbym to na głowicę z otwartym grzebieniem. I no, gdzieś tam, kurde, ale to wiecie. Ale dokładnie jestem do golnym Gutfelasem. Dokładnie, naprawdę, cholera jasna. Jest jak jest.
Yates 921. Jak tą cyfrę mylę cały film, no to sorry, ale wydaje mi się 921 hybrid. Wybieram otwarty grzebień. Dla mnie, mimo to, że jest, wolałbym go troszeczkę mocniej czuć, a to będzie pewnie, jakby inni podobnie odczuwali, to byliby bardziej zadowoleni, chyba że im łagodniej, a skuteczniej, no to tym lepiej, co nie? Ja bym chciał, żeby była ciut bardziej taka w odczuciu agresywna. To jest łagodna maszynka, maksymalnie daje 3,5, nic więcej nie daje. To jest naprawdę łagodna maszynka. Skuteczność naprawdę bardzo, bardzo fajna. Nie ma gładzi dalej. Tu lepiej, tu znikło prawie po zimnej. Nie ma gładzi idealnej, ale jest naprawdę fajnie i mógłbym się takim czymś golić, jakbym nie znał innych maszyn, które golą dokładniej. Wykonanie naprawdę bardzo fajne, no wszystko jest fajne, nawet ta rączka, która jest taka dla mnie za chuda wizualnie, to mi to tak średnio pasuje, ale nie przeszkadza mi w ręku, nie wyślizguje mi się nic, no. Stonewash, czyli to takie wykończenie na tą satynę, no wszystko dobrze zrobione, no dobrze zrobione. Całkiem fajny sprzęt, ale no nie będę skakał pod niebiosa. No i nieważne, czy on jest drogi. Goodfellas wygrał pojedynek i sądzę, że może być ciężko teraz wszystkim innym maszynkom, bo pewnie nie będę długo przeżywał tego Goodfellasa i będę często jego brał jako sprzęt porównawczy. No trudno. Z tego zestawienia, co się tymi maszynkami goliłem, no Blackland odpadł, no nie. Wiecie, który ten traderem, coś takiego. Następnie był jeszcze Wolfman, pierwszy Wolfman na żyletki Artist Club. Był przyzwoity, było wszystko fajnie, ale Goodfellas moim zdaniem go zjadł. I ten sprzęt też Goodfellas zjadł. Jakby miał wybierać kolejność, Goodfellas, Wolfman, następnie ten skurczybyk, Yates, Blacklanda w ogóle nie biorę pod uwagę, bo widzieliście się, jak się stało. Nie ogoliłem się drugi raz, nie podeszłem do niego, nie podszedłem do niego. O, czuję teraz dokładnie. Tutaj tak nie, a tu czuję. No, więc jedno, no, bez dwóch zdań. Dla mnie, wiecie. Wiejc, nie wiem jak to powiedzieć. Dla mnie Yates 921 Hybrid. Wybieram głowicę z otwartym grzebieniem. Maszynka ogólnie dla tych, którzy chcą mieć maszynki łagodne, bo ona naprawdę jest łagodna, ale i czucie ma, cały czas czucie ma. Na jednym i drugim grzebieniu, choć na tym otwartym dla mnie lepiej. Więc jakieś takie 80-90 takie rzeczy to nas zjada, to nawet nie ma porównania. Niewiele brakuje do tego, żeby całkowicie mnie wyśmigać, co nie? No ale w tym zestawieniu na cztery maszynki, które ostatnio Wam pokazałem, bo jeszcze dwie szaletki, z czterech spada na trzecie, czyli na miejsce podiumowe, ale mówię, no nic więcej nie jestem w stanie dać. Dlaczego tak mówię? Dlatego, bo komplet urządzeń do golenia od Rafała Dobrzynieckiego właśnie w tym momencie się skończył z tego rzutu, z tej partii, za co Rafał bardzo pięknie Ci dziękuję, a Was bardzo proszę, wspomóżcie, aby ta Wikipedia pykła. Naprawdę, tyle fajnych sprzętów teraz pokazałem, a Wy mogliście też zobaczyć. No, wydaje mi się, że to wzbogaca nasz polski YouTube'owy świat. Jest nas YouTuberów bardzo niewielu. Ogólnie bardzo niewiele moim zdaniem YouTuberzy nasi polscy tworzą. Chciałbym, żeby więcej tworzyli, żeby tych filmów było więcej, bo ja lubię też oglądać filmy. Więc dzięki Rafałowi wzbogaciliśmy nasz polski świat YouTube'owy tradycyjnego golenia, więc proszę Was bardzo, nie, już nie żartuję, już mi się nie chce. Naprawdę, nieważne, może być to 5 zł. Może być to 5 zł, ale jak każdy z nas parę piątek płaci, a będzie nas wielu, to coś zrobimy. No, Rafał tak czy śmak tą encyklopedię zrobi, tak czy śmak dalej mi będzie wysyłał nowości, które ma, a ja będę Wam pokazywał. Ale mówię, z takiej czystej po prostu wdzięczności i potem, no, czysta wdzięczność, niczym nie zmącona, niczym nie zakłócona, bez żadnych podtekstów.
Byłoby fajnie, byłoby naprawdę fajnie. Za co z góry Wam wszystkim dziękuję. I co? I widzimy się za 3 dni. A jak za 3 dni, no to wpada rapira. Miałem w międzyczasie mieć jeszcze jedną maszynkę. Tam mi ktoś proponował maszynkę. No ale chyba ta propozycja przestała być aktualna, bo przeleciał tydzień, nie było żadnej tam odzywu. Ale to nie chodzi o to. Ja mam co robić. Często mi ludzie piszą: Mariusz, wracaj do tych żyletek, gol te żyletki, bo też szukam. Ja mówię: panowie, co to zmieni? To wy musicie sobie te żyletki. No ale się, jak to się to ludziom podoba, to oczywiście jak najbardziej. Za 3 dni wbijam z rosyjską żyletką Rapirą, Swedish Super Steel. No i tyle. A teraz Wam życzę miłego weekendu, udanego. Polecam, jak najbardziej polecam. Polecam jajca 921 hybrid, bo można jedną i drugą stronę wypróbować. Wszystko ładnie, wszystko pięknie, ale słyszeliście, jakie jest moje zdanie. Rafał, dziękuję bardzo. Lufarsza, do widzenia, hej, cześć. Żegnam Was czule.